W tym filmie zrobimy sobie system, który będzie odpowiadać za powiadomienie nas o jakichś nowych zdjęciach z Instagrama danego użytkownika, a więc przejdźmy do visuala. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka z YouTube'em, to obejrzyjcie sobie go chociaż część, bo tam robiliśmy specjalny handler, mogę wam go w sumie teraz pokazać, który był odpowiedzialny za ładowanie updaterów, więc możecie się wrócić do tamtego odcinka i po prostu sobie ogarnąć sam ten updater. A jeżeli go macie, to w tutaj folderze updaters w SRC stwórzmy sobie nowy plik o nazwie Instagram.js. I tutaj dajemy module exports, oczywiście czas interwału sobie ustawiamy, czyli interval. Ja to tylko dam na 1 sekundę, tylko tak dla testów. Normalnie sobie tutaj ustawcie jakiś czas dłuższy, na przykład co 5-15 minut. Jeżeli byście chcieli właśnie mieć minuty, to by było coś w tym stylu, to jest 15 minut, ale ja zostawiam sobie sekundę. Tutaj dajemy async execute. I tutaj mamy sobie klient od Discorda i oczywiście sobie to określmy, slash dwie gwiazdki enter, klient z Discord.js, klikamy na to i automatycznie się importuje. Tutaj sobie zróbmy kilka takich globalnych zmiennych, czyli const, może nie globalnych, po prostu w tej metodzie execute, czyli IG user ID. Czyli to będzie po prostu nazwa technik exe. Taką mam nazwę na Instagramie, także taką też tutay ustawiam. Następnie DC Channel ID, czyli ID kanału, na którym mają się pojawiać te rzeczy z Instagrama. Ja sobie stworzyłem osobny do YouTube'a i do Instagrama, ale na przykład możecie sobie zrobić jeden kanał media, na który będą wrzucane te wszystkie filmiki z YouTube'a i z Instagrama. No ale ja kopiuję sobie to z kanału Instagram, czyli będzie tutaj tak to podane. No i następnie sobie tworzymy zmienną data. Tutaj będzie wysyłany request do specjalnego URL-a i zaraz sobie zobaczycie, jak wygląda ten URL, ale najpierw sobie zróbmy fetch nawias i tutaj https www.instagram.com/ i tu będzie IG user ID slash znak zapytania podłoga a równa się 1 and d tutaj będzie podłoga d równa się dist. I teraz tak, jeżeli weszlibyście sobie na ten link, mniej więcej wygląda w taki sposób, tak? Czyli mamy ten link, tutaj z tym dist, to wszystko. Zamieniacie tylko IG user ID na, tutaj ja zamieniłem technik exe. Otrzymujecie taki oto tutaj format i tu jest JSON z informacjami o tam waszymi zdjęciami, właśnie linkami do zdjęć, tam opisami, ilości tam lajków. Takie po prostu wszystkie informacje o waszym profilu na Instagramie. Prawie wszystkie, tak? I to będziemy sobie kolować, stąd będziemy sobie pobierać najnowsze zdjęcie i wtedy będziemy sobie wysyłać to najnowsze zdjęcie na naszego Discorda. I tylko taka notka, ten system nie działa na konta, które mają ustawione prywatność konta właśnie na te prywatne, nie są publiczne, wszystkie niepubliczne konta system ten nie zadziała, czyli po prostu musicie ustawić wasze konto na publiczne. Ok, a więc jak mamy to nasze data, tworzymy tutaj den.den, jakby po tym nawiasie tworzymy, ja tylko tu zrobiłem enter, czyli den, robimy sobie res text i następnie den res json parse tak, res i mamy po prostu format JSON-a wzięty tutaj. No i teraz sprawdzamy sobie, czy w ogóle posiadamy jakiekolwiek zdjęcia na profilu, czyli if, i tutaj jest z tego powodu, że ten JSON jest dość rozbudowany, też ciężko się dostać do tych zdjęć, więc trzeba dużo pisać, więc data, graph, tutaj jest graphql, user, edge, owner, to timeline, media, edges. No i to edges to odpowiada za nasze zdjęcia, możemy sobie to w sumie dać jako constant, czyli na przykład photos równa się to i teraz dajmy, jeżeli photos length jest równy 0, no to znaczy, że nie ma zdjęć, to nie będzie żadnego powiadomienia, czyli po prostu return. No a w innym wypadku pobierzemy sobie tak zwany shortcode ze zdjęcia. Czyli jak mieliśmy w YouTubie, mieliśmy sobie ID filmu, to było ID filmu. Na Instagramie shortcode to jest ten identyfikator. A więc przechodzimy sobie tutaj i robimy sobie const shortcode równa się i to będzie photos. Dajmy sobie 0, czyli ten najnowszy node
shortcode. Ok. No i teraz tworzymy sobie nasz plik. Będziemy tutaj przechowywać ID czy te shortcode'y po prostu zdjęć, które już zostały wyświetlone, jakby zostały już wysłane powiadomienia na Discorda o nich. A więc tutaj w dataset możemy stworzyć Instagram pictures txt. Taki będzie plik, czyli to będzie na przykład shortcode 1, shortcode 2, czyli te wszystkie ID, tak, po kolei. No i teraz tutaj musimy sobie jeszcze określić coś takiego jak const file path, czyli taki source do tego, żeby dostać się do tego pliku. Ja to wszystko też wrzucam w folder data, także jak nie macie stworzonego folderu data, to najpierw go stwórzcie, a później tam wrzućcie ten plik Instagram pictures. Więc tu robimy data Instagram pictures txt. Ok. No i teraz tworzymy sobie tutaj taką zmienną o nazwie notified IDs. I tutaj sobie zczytamy ten plik, właśnie fs. Potrzebujemy sobie pobrać fs, czyli const fs równa się require fs, czyli fs read. Tutaj będzie filesense, filepath, utf8, split. Oddzielamy ten każdy shortcode, który będzie do nowej linii, czyli jeśli tu będzie shortcode 1, 2, będzie oddzielany nową linią, tak żeby to był array. No i sprawdzamy, czy nasz shortcode, czyli notified IDs, zawiera się w tych już wysłanych zdjęciach. Jeżeli się zawiera, to nie będziemy dublować zdjęć, czyli nie wysyłamy znowu tego samego zdjęcia, nie będziemy powiadamiać. A kolejnym krokiem będzie dodanie po prostu tego naszego shortcode'a, czyli to będzie file path i będzie tutaj shortcode. Tak, czyli tutaj go nie było, no to tutaj go dodamy wtedy w innym wypadku i wyślemy informację o nowym zdjęciu. Czyli client channels cache get DC channel ID send content i tutaj będzie backslash takie coś, backslash daszek. Dzięki temu stworzymy tutaj takie ciemniejsze pole w tym miejscu, nie wiem czy to widać. I teraz sobie zrobimy tutaj IG user ID, no i dodał nowe zdjęcie, zrobimy backslash nową linię https instagram.com.p i tutaj podajemy nasz shortcode. Ok, a więc jeżeli to zapiszę, odpalę sobie naszego bota, to tutaj na kanale Instagram klikam tu, mamy dodał nowe zdjęcie, tak? I ta metoda mi się kaluje dość często, tutaj co sekundę, ale tylko raz mi wysłał zdjęcie, czyli poprawnie. ID się też dodało w pliku, czyli dobrze generalnie działa system. I teraz tak, zachęcam was, żeby właśnie sobie tutaj ustawić jakiś dłuższy czas, na przykład co 15 minut po prostu bot będzie sprawdzał, czy te nowe zdjęcie zostało dodane. W taki sposób jakby tutaj nie robimy nadmiernej ilości requestów. A więc jeżeli macie jakiś problem z kodem, zapraszam na Discorda, tam pomagamy wam w problemach z kodem. Jeżeli chcecie sobie wziąć cały source code bota, cały kod, który tu piszemy, jest on dostępny na Patreonie i na Discordzie jest instrukcja, jak sobie ten source code wziąć. A więc to by było na tyle i cześć!